Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rena na planszy. Pokażę Wam dzisiaj grę Bertranda Arpino, wydawnictwo Bankis Editions. Nazywa się ta gra Dino Twist. Niewielkie pudełko, jak widzicie, gra ciekawa. Chodzi od 2 aż do 6 osób, a czas rozgrywki, praktycznie niezależnie od tego, w ile osób gramy, będzie oscylował w okolicach 15-20 minut. Także ciekawostka, że można od 2 do 6 graczy zagrać i dalej będzie to taki krótki filerek 15-20 minutowy. Co mamy w środku i o co chodzi w grze? W grze mamy tylko i wyłącznie karty. Karty, które będą przedstawiają dinozaury. Dinozaury, które będą sobie żyły na wyspie. Mamy 4 typy dinozaurów, czyli mamy dinozaury wodne, mamy drapieżniki, mamy wegetarian i mamy dinozaury latające. Mamy 3 różne układy wysp. Tutaj jest układ wyspy, czyli macie narysowane, w jaki sposób będziemy rozkładać sobie nasze dinozaury, w jakiej układzie. One są, te układy, jak powiedziałem, one się mogą różnić tym, że nie wiem, jest więcej drapieżników, czy one są w innym miejscu. Oprócz tego mamy karty. Karty, które prezentują właśnie te 4 typy dinozaurów, na których są wartości od 2 do 10. Część tych dinozaurów ma jeszcze na sobie takie pazurki, część ich nie ma. Te z pazurkami są po prostu bardziej agresywne, te bez pazurków mniej agresywne. Jak widzicie, tych kart jest po prostu multum i ich nam to nie zabraknie. Oprócz tego każdy z graczy, czyli od 2 do 6 graczy, mamy po 6 takich układów wysp. Każdy bierze sobie taki własny układ, który odpada układowi początkowego, w zależności od tego, jaki wybierzemy. Karty cmentarza, o której za chwileczkę powiem, to jest to, co dostaje gracz, oraz 7 kart losowo wybranych. Do przygotowania rozgrywki potrzebujemy jeszcze przygotować 10 kart z deku 25 kart wydarzeń, czyli kart komety. Na końcu, w ostatniej rundzie mamy kometę, która uderza w planetę Ziemia i będzie nas niestety kończyła naszą rozgrywkę, ale zobaczymy, kto z nas najlepiej jakby zaludni swoją wyspę dinozaurami. I mamy też karty bonusowe, czyli karty te, które będą dawały punkty graczowi, który jako pierwszy zapewni swoją wyspę, a tutaj graczowi, który na końcu będzie miał najwięcej na swojej wyspie tych właśnie atakujących, drapieżnych dinozaurów. O co chodzi w grze? W grze chodzi o to, że chcemy, że będziemy zapewniać swoją wyspę, która jest identyczna jak ta wyspa, którą będziemy atakować, dinozaurami i chcemy, by ich wartość, czyli ich wartość, ta siła, to bycie dużym, jak widzicie, jedynki to są, tutaj mogę pokazać, to są po prostu małe dinozaurątka, takie maluteńczkie. Macie już 7, zobaczcie, to jest już duży dinozaur, a na przykład taka 2 to jest taki przeciętny, malutki jeszcze dinozaur. Także chcemy, by na naszej planecie, która wygląda identycznie, na naszej wyspie, która wygląda identycznie jak ta początkowa, żyły jak najsilniejsze dinozaury. Jak wygląda rozgrywka? Rozgrywka wygląda w ten sposób, że z 7 kart, które posiadamy, wybieramy 1 lub 2. Co znaczy, że 1 albo 2? 1, jeżeli chcemy zagrać po prostu pojedynczą kartę, 2, jeżeli chcemy zagrać 2 z takiego samego gatunku, by zwiększyć swoją siłę. To znaczy, mogę zagrać na przykład 1/8, wtedy będzie miał siłę 8, a mogę zagrać jako 3/8, wtedy miał siłę 11. I co robimy? Załóżmy, że mamy 2 graczy, ten wykłada tę kartę, to jest 5 żółta, a ten wykłada 4 niebieską. Ponieważ graliśmy różne gatunki, to teraz począwszy od najsłabszego gracza, wybiera on, którego dinozaura atakuje i którego zabiera. Powiedzmy, że ten gracz zabiera tego i wkłada go do siebie na wyspę, czyli wkłada go w tym samym miejscu u siebie na wyspę, a ja zabieram, powiedzmy, tego i wkładam go do siebie na wyspę. I tura przeszła. Dobieramy do 7 kart. Od drugiej rundy odkrywamy kartę wydarzeń. Ta karta wydarzeń mówi na przykład, że wszystkie zagrane latające są silniejsze o 3, czyli gdybym zagrał tą 5, to ona byłaby 8. Uzupełniamy kartę do 7, wykładamy znowu kartę, ja zagrywam 7, ten zagrywa 10. Czyli moja 7 jest warta 10 punktów, jego 10 jest warta 13 punktów. Zaczynamy od słabszego, ale słabszy, czyli szybszy. Czyli ja wymieniam sobie tą 7 na 5 i wkładam tę 5 do swojej wyspy, a on teraz może zamienić 10 na tą 1 albo 10 na moją 7, co też może zrobić. I w ten sposób wkłada 7 do siebie, czyli cały czas jest silniejszy. Znowu odkrywamy kolejną kartę,
Ta karta mówi, że możemy sobie dobrać nowe karty, czyli wydarzenia są różne. Mamy silniejsze, możemy coś podejrzeć, możemy coś podmienić itd., itd. I powiedzmy, że ja zagrywam czwórkę czerwoną, a on zagrywa dwie karty, bo tak ma ochotę na takie coś, zagrywa szesnastkę czerwoną. I znowu, ja biorę to, on zagrywając dwie karty podkłada tylko jedną, resztę odrzucamy i wkłada do siebie na wyspę. I w ten sposób dążymy do tego, by nasze wyspy miały jak najsilniejsze dinozaury plus jak najwięcej tych ze śladami pazurów, bo one dają 7 punktów dodatkowo. Kto pierwszy zrobi wyspę, nieważne w jakiej, ważne, żeby miał wszystkie dinozaury, czyli wszystkie 8 dinozaurów, nieważne jakiej moc siły, bierze kartę jako pierwszy, 10 punktów, każda kolejna osoba ten bonus będzie miała mniejszy. Mamy jeszcze jeden specjalny przypadek. Specjalny przypadek jest wtedy, kiedy dwóch graczy zagra kartę o tej samej wartości. Jeżeli zagramy dwie po ósemce, to w tym momencie nie bierzemy nic ze stołu, dlatego że zagraliśmy o tej samej sile i kartę odkładamy na cmentarz. Ona będzie warta na końcu, każda karta, 2 punkty. Drugi przypadek jest taki, że w przypadku, kiedy nie mogę wziąć silniejszej karty, czyli na stole tutaj leżą wysokie karty, a ja nie mogę zagrać żadnej wysokiej karty, mogę zagrać jedną lub dwie karty i od razu położyć je, znaczy od razu, położyć je w momencie ujawniania tutaj, dlatego że po prostu nie mogłem wzmocnić swojej wyspy. Gramy tak do momentu, kiedy wychodzi nam meteor, który rozwala nasze wyspy i kończy naszą grę. Patrzymy, kto dostaje dodatkowe punkty za bycie najbardziej drapieżnym. Liczymy punkty, które mamy wynikające z siły dinozaurów, które posiadamy na wyspie, plus karty, które mamy na cmentarzysku i w ten sposób ustalamy, kto jest zwycięzcą. Czyli jeszcze raz, Dino Twist, Bunkies Edition, 2 do 6 graczy. Widzicie, gra bardzo kolorowa, prosta jednocześnie do zagrania. Oczywiście zapraszam Was do posłuchania o tym, jak nam się grało w grę, czy ona jest fajna, czy warto w nią pograć. Dziękuję Wam za obejrzenie i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnych odcinkach. Dzięki, do zobaczenia i do usłyszenia.